Witajcie na kolejnym wykładzie magistra wykładziny. Pierwsza sprawa to chciałem podziękować wszystkim widzom za to, że zostaliście i jesteście cierpliwi. Ostatnio mam pewne problemy tam z nagrywaniem, ale to może kiedyś wam powiem dokładnie, o co chodzi. A dzisiaj zajmiemy się takim stwierdzeniem, które nazywa się AstroTurf albo AstroTurfing. Z czym to jest związane? Związane jest to z ludźmi. Z takim najniższym, można powiedzieć, działaniem ludzi. Czyli jakieś manifestacje, sprzeciwy. No ale tak magicznie to brzmi. Dosłownie znaczy to sztuczna trawa. I jest przeciwstawnym znaczenie tego wyrazu jest przeciwstawne do takiego stwierdzenia jak grassroots. Czyli grass, trawa, roots, korzenie. Czyli to jest akurat, grassroots, to jest najniższa inicjatywa, co robić? Inicjatywa społeczna, tak można powiedzieć. Czyli taka organizacja, która działa bezpośrednio od obywateli wychodzi. No to jest pierwsza sprawa, ten grassroots. A AstroTurfing jest to fałszywa inicjatywa społeczna. To jest bardzo ważny wyraz, żeby tutaj to podkreślić, czy to jest fałszywa. Polega to na tym, że ta inicjatywa, która niby jest społeczna, ludzie wychodzą na ulicę. Ktoś coś zapoczątkował, czy na fejsie, czy na Twitterze, czy gdziekolwiek indziej. Ale okazuje się, że to jest sponsorowane przez organizację zupełnie inną, która chce z tego ruchu społecznego czerpać korzyści. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie grupę osób, 20 osób i tą grupę osób posyłacie w różne miejsca, do różnych instytucji i te osoby sieją plotki. Plotki związane na przykład ze szczepionką albo z tym, że jakieś łożyska są lepsze albo gorsze. To jest właśnie AstroTurfing, czyli to są osoby sponsorowane, które w rzeczywistości wydają fałszywą opinię. Dlaczego fałszywą mówią? Ponieważ ta opinia może być pozytywna lub negatywna. Można komuś w ten sposób zaszkodzić albo komuś pomóc. Przykładowo, korzystaliście kiedykolwiek ze Spotted, ale jak nie, no to wiecie, co to jest Spotted. Spotted jakieś miasto, albo na przykład nie polecam wy i tam w jakimś mieście i ludzie sobie tam piszą jakieś. I często jest jakiś, często, zdarza się taki post o treści, która brzmi: kogo polecacie do remontu, chciałabym położyć płytki, albo chciałbym położyć, albo odmalować pokój, albo na przykład naprawić samochód, albo niedrogiego elektromechanika. I zaraz pojawia się tam imię, nazwisko albo nazwa jakiejś firmy i ludzie zaczynają to lajkować albo piszą: tak, polecam, jest wszystko ok. W XXI wieku niestety jest ten problem, że my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to wyszło od kogoś, że faktycznie chce się podzielić pozytywną opinią, czy może jest to działanie właśnie jakiejś większej organizacji. Tego nie wiemy. Tak może być z jakimś lekiem, tak może być z jakimś systemem badań nawet. Może się okazać, że nagle powstaje jakaś nowa metoda badania albo zamiast pastą do zębów myjmy jakimś produktem. I nagle pojawiają się super artykuły, nawet naukowe artykuły, które są sponsorowane przez, które są wykonane te badania nad tym lekiem, nad tą pastą do zębów, czy tam czymś innym, bo to sobie mogliby jakokolwiek nazwać. Na przykład white teeth. Jest to środek, który powoduje, że macie białe zęby. I problem zaczyna się w momencie, że wy tak naprawdę nie wiecie. Robicie pewne rozeznanie rynku. Szukacie na przykład informacji w firmie, na Wikipedii szukacie, czy coś takiego istnieje. I okazuje się, że faktycznie jest taki artykuł. A właśnie, a propos Wikipedii. Wikipedia tak samo ma sponsorowane artykuły jak wiele, bo niby jest to niezależne źródło informacji, ale jak się potem okazuje, nie jest tak do końca. Ponieważ nawet była taka sytuacja, o tym mówiła pani chyba Cheryl Atkinson. Właśnie opowiada o tym, że na Wikipedii ktoś chciał poprawić informację.
I teraz pytanie, czy to chciał poprawić do jakiegoś artykułu? Nie, chciał poprawić informację do artykułu o sobie. I co Wikipedia mu napisała? Że nie jest rzetelnym źródłem informacji. No tak, nie jest rzetelnym źródłem informacji o samym sobie. I właśnie to jest AstroTurfing. Co, Orbisiu? Ty się bardzo cieszysz, bo ty też lubisz tutaj przed wszystkimi. No to pomachamy. O, cześć. Tam jest kamera. No ja wiem, ty lubisz być głaskana, żeby się tobą interesować. No tak. Idąc dalej. No, Orbisiu, to ja cię zrzucę, bo tutaj będziesz mieć strasznie dużo sierści sypać na arbuza na przykład. Więc jak już wcześniej powiedziałem, jest to Orbisiu. No, ej. Jest to fałszywa inicjatywa społeczna, która ma na celu ukryć pewne działania. A wszystko jest to związane właśnie niestety z XXI wiekiem. Ale czy kiedyś AstroTurfing istniał? Istniał, ale nie nazywało się to w ten sposób. Istniał w jaki sposób? Pomyślcie. Ktoś z was już ma jakiś pomysł? Jakieś 50, 60, 70 lat temu? No pomyślcie. O co może chodzić? O ulotki zrzucone z samolotów podczas II wojny światowej. Nawet pewni szpiedzy mieli takie działanie, żeby dezinformować pewną grupę społeczną. To jest właśnie dokładnie to samo działanie. Tak samo nawet było z fidget spinnerami, które rzekomo mają leczyć, ale nie ma żadnych badań. Jeśli nawet jakieś badania się pokażą, to prawdopodobnie będą sponsorowane. Oczywiście nie bezpośrednio, ale jeśli byśmy szukali tam informacji, szukali, tak jak dziennikarze śledczy, to będzie to gdzieś napisane, że sponsorowane jest przez firmę, która na przykład sprzedaje fidget spinnery. No to jest logiczne, żeby, znaczy dla nich jest to logiczne, no dla nas też jest logiczne, żeby wydali pozytywną opinię, no bo wtedy ta firma będzie więcej zarabiać. A czy to już jest prawda, to nikt się nie będzie przejmować. Pamiętacie, przecież w latach 1940-60 papierosy polecano na problemy z naleczeniem potencji. Albo nawet próbowano leczyć nowotwory. No ale takie artykuły się pojawiały. A były sponsorowane, wiadomo, przez koncerny tytoniowe. Ja nie jestem zwolennikiem ogólnie takich teorii spiskowych i tym podobne, ale za wieloma rzeczami w XXI wieku stoi coś więcej niż tylko zwykła informacja, która ma dotrzeć do nas. Dlatego bardzo się cieszę, jak na przykład podważacie pewne informacje, które ja wam przedstawiam. Tak jak choćby o łożyskach. Mówiłem, bo o łożyskach zrobiłem już 4 filmy. Tych filmów będzie więcej o łożyskach, bo naprawdę chcę wam pokazać, że to, co wam przedstawiłem, to nie. Ja nie chcę. O, tu na pewno jest to prawda. Nie. Ja po prostu chcę wam pokazać, żebyście nie wydawali pieniędzy na coś, co możecie mieć praktycznie za darmo. No ale wracając do AstroTurfingu. Wiele razy widzieliście w telewizji, że pojawia się jakiś lek, że nagle ktoś choruje na syndrom niecierpliwych nóg. Potem pojawia się wasz lekarz, wam o tym mówi, pojawia się reklama takiego leku, albo zaczynacie czytać gdzieś w internecie, właśnie na Facebooku, albo na Twitterze ktoś twituje, że ma problemy ze snem, dlatego, bo ma syndrom niecierpliwych nóg. A w rzeczywistości coś zostaje tworzone, zanim został stworzony lek. Bo tworzą, przyjmuje się, ok, wysyłamy lek. I tak jest z wieloma rzeczami. W sumie jakieś 80 lat temu było w Polsce takie słowo, które nazywało się antyszambrowanie. Antichamber znaczy dosłownie przedpokój. W przedpokoju ludzie spotykali się i rozmawiali między sobą. Można było dotrzeć do wpływowych osób, tak samo jak na przykład na spotkania z youtuberami, tak? Przyjeżdżacie, żeby właśnie poznać jakichś youtuberów, których normalnie na co dzień nie możecie zobaczyć. I bardzo podobne to antyszambrowanie było do lobbingu, ale lobbing jest legalny, a AstroTurf czy AstroTurfing jest nielegalny. O tym też pamiętajcie. A jak w ogóle ustrzec się przed czymś takim, jak na przykład ktoś wam daje informację i macie problem, żeby bezpośrednio stwierdzić, czy to jest prawdziwa informacja? W wypowiedziach bardzo często używa się takich zwrotów, znaczy jeśli ktoś właśnie chcę negatywnie, można powiedzieć. Zresztą w Polsce ostatnio no, są pewne problemy i zaczyna wypływać to słowo. Parę osób, moich znajomych, się pytało właśnie, co znaczy ten AstroTurf. I teraz macie takie wyrazy jak
PO-wiec, PiS-owiec, narodowiec, fanatyk, co tam jeszcze może być, szaleniec, paranoja, kłamstwa, pseudo coś tam. To są właśnie wyrazy, którymi może się ktoś posługiwać, żeby zdyskredytować osoby, które bardzo pozytywnie chcą się wypowiedzieć na jakiś dany temat. Przecież ja wiem sam, jak przedstawiłem filmiki związane z łożyskami, zostałem zaatakowany przez osoby, które sprzedają łożyska do Rolek za dużo większe pieniądze. No ale właśnie. Może dlatego też wiele osób czegoś nie publikuje, bo boi się krytyki. Ja się akurat krytyki nie boję. A wracając jeszcze do tego. To jest gigantyczne narzędzie, ten AstroTurfing, plus Facebook, Twitter, YouTube i nie wiadomo co innego. Jest to bardzo gigantyczne narzędzie do PR-u, czyli Public Relations. I teraz jeśli mamy takie gigantyczne narzędzie do manipulowania opinią, i co jest najlepsze, to jest dyskretne operowanie, czyli manipulowanie tą opinią. Właśnie o to chodzi, to jest dyskretne, my tego bezpośrednio nie widzimy. To jest tak samo jak kupowanie pozytywnych głosów jakichś. Na przykład łapek w górę. Albo łapek w dół, żeby kogoś, no, żeby ktoś był nielubiany. Chociaż niektórzy sami sobie chyba kupują łapki w dół, tworząc poka poka. No. Ale PR, marketing i wszystkie inne takie elementy związane właśnie są z tym tutaj AstroTurfingiem. A pamiętajcie, lobbying to jest zupełnie inna sprawa. Do tego wrócimy kiedy indziej. Tak samo w wypowiedziach zwracajcie uwagę na to, czy ktoś używa wyrazów, które są ogólnie obraźliwe. Bo jeśli ktoś chce prowadzić merytoryczną dyskusję, to niech taką prowadzi. A my jako naród musimy, czy społeczeństwo, musimy jeszcze dojrzeć do takich debat, merytorycznych dyskusji, ale o tym będzie w innym odcinku. Dzięki za uwagę i miłego dnia.